Moczenie nocne, które pojawia się po okresie, kiedy tegoż objawu już nie było, jest dość niepokojącym objawem. Niestety wymaga to bardzo dokładnej diagnostyki, przede wszystkim diagnostyki dróg moczowych i układu moczowego, dlatego że bardzo często jest to związane z infekcją dróg moczowych bądź z jakąś inną patologią, dlatego zawsze przy pojawieniu się ponownym moczenia nocnego, czyli po okresie takim, gdzie tegoż moczenia już nie było, zawsze konieczna jest konsultacja z pediatrą. Drugim dość częstym powodem moczenia nocnego są szeroko pojęte zaburzenia psychiczno-psychologiczne. Tutaj bardzo duży wpływ ma to, co się dzieje w rodzinie, jaka jest sytuacja rodzinna, jak również jakie są relacje pomiędzy rodzicami, między sobą, relacje między rodzicami a dzieckiem. Dlatego drugim, jak gdyby koniecznym elementem postępowania u dzieci z moczeniem nocnym jest konsultacja psychologiczna bądź konsultacja psychiatryczna. Czyli reasumując, jeżeli mamy dziecko z moczeniem nocnym, które się pojawiło po okresie już niemoczenia, wymagane są na pewno konsultacja pediatryczna, nefrologiczna i konsultacja psychologiczna, psychiatryczna.